Witajcie drodzy słuchacze. Cieszę się, że mogę po raz kolejny podzielić się z Wami przesłaniem. Chcę dzisiaj znowu powiedzieć Wam coś, co mam nadzieję zachęci Was do szukania Boga, ale też pomoże Wam żyć w większym pokoju, w większej radości, pomimo tego, co dzieje się wokół nas. Jak może wiecie, w pierwszym naszym spotkaniu dzieliłem się przesłaniem mówiącym o nowej perspektywie. Zachęcałem Was do tego, żebyście zmienili perspektywę i spojrzeli na świat z perspektywy Bożego Królestwa. Myślę, że wielu z Was może potwierdzić to, że kiedy jesteśmy obywatelami Bożego Królestwa, to żyje nam się o wiele łatwiej. Jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to polecam, możecie go znaleźć na naszym kanale YouTube i obejrzeć. Zachęcam do tego. A dzisiaj chciałbym mówić o nowej tożsamości. Dlaczego o tożsamości? Ponieważ wierzę i wiem, że kiedy jesteśmy świadomi tego, kim jesteśmy w Chrystusie, to również pozwala nam żyć nie tylko tak, jak Bóg tego chce, ale to też sprawia, że żyje nam się łatwiej na tej ziemi. Pomimo tego, że być może jesteśmy otoczeni samymi złymi informacjami, może mamy jakąś przed sobą przyszłość niezaciekawą, to wiedząc, kim jesteśmy w Bogu, możemy żyć doświadczając radości i pokoju, nawet takiego ponadnaturalnego. Także zachęcam, wysłuchajcie. Tekstem Biblii, którym chciałbym się dzisiaj podeprzeć, jest fragment Ewangelii Jana i fragment Listu do Rzymian. I chciałbym te fragmenty dwa przeczytać. Pierwszy fragment jest z pierwszego rozdziału Ewangelii Jana, werset 12. Czytamy tam: lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię. I drugim fragmentem, który chciałbym przeczytać, to List do Rzymian, 8 rozdział. I od 15 wersetu czytamy tak: nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy: Abba, Ojcze. Ten właśnie Duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga. A tak, że współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, po to, by razem z Nim mieć również udział w chwale. Są to fragmenty, które mówią nam o tym, że jesteśmy po pierwsze dziećmi Boga, jeżeli tylko oczywiście oddaliśmy Mu swoje życie. Ale List do Rzymian też mówi nam, że jesteśmy synami Boga, że zostaliśmy usynowieni oraz że jesteśmy dziedzicami Boga. Tak więc na podstawie tych fragmentów widzimy, że jesteśmy dziećmi Boga, synami Boga i dziedzicami Boga. I to bardzo dużo nam mówi o naszej tożsamości. Więc chwilę powiem o tym, co to znaczy, że jesteśmy dziećmi Boga. Najłatwiej nam to zrozumieć będzie, kiedy wyobrazimy sobie relację dziecko-rodzic. Kiedy ja myślę o dzieciach, zwykle mam na myśli takie małe dzieci, ponieważ mam dwoje przedszkolaków w domu. I kiedy patrzę na te dzieci, to widzę istoty beztroskie, które przez większość czasu się cieszą, które darzą mnie jako rodzica pełnym zaufaniem i które generalnie prawie niczego się nie boją, bo wiedzą, że ja nad wszystkim czuwam. Więc kiedy mówimy o dziecku, to myślimy o takiej osobie beztroskiej, która się nie troszczy, która się cieszy, która ufa, która się nie boi. I mówię o tym, ponieważ kto czyta Boże Słowo, wie, że Pan Jezus powiedział nam, że mamy się stać jak dzieci, więc dobrze jest być świadomym tego, jakie jest dziecko, żeby widzieć też, czego Bóg oczekuje od nas w tej relacji. I też nie bez powodu w Biblii pisze, że mamy się nie troszczyć. W Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, od 25, możemy o tym przeczytać. List do Filipian 4:4 mówi nam, że mamy się radować. Księga Przysłów 3:5 mówi, że mamy zaufać Panu z całego serca. A w Księdze Izajasza 41:10 czytamy o tym, że mamy się nie bać. Więc te wszystkie cechy dziecka są przez Boga oczekiwane, ale też mówią nam o tym, jacy my powinniśmy być. I chociaż to może się wydaje trudne, a może nawet niemożliwe,
to zachęcam Was do tego, żeby starać się żyć beztrosko, cieszyć się i ufać Bogu. Jeżeli wydaje Ci się to niemożliwe, to chcę Ci powiedzieć, że to jest możliwe, tylko musisz stać się dzieckiem Boga. Kolejna nasza jakby rola dziecka Bożego to syn. Znowu mówiąc o synu, wyobraźmy sobie relację syn-ojciec i ta relacja też bardzo dużo nam mówi o tym, kim my jesteśmy. Tylko tym razem bardziej mówi może, kim jest ojciec dla nas, dla synów, córek jego. I kiedy analizujemy Boże Słowo, ono mówi nam, że nasz Ojciec w niebie, Bóg Ojciec, zapewnia nam byt, troszczy się o nas. O tym mówi Ewangelia Mateusza 6:25-34. Boże Słowo w wielu miejscach mówi nam o tym, że Bóg nas kocha i jest to miłość bezwarunkowa. Taka, na którą oczywiście nie zasługujemy, ale taką, którą otrzymaliśmy. Ewangelia Jana 3:16 mówi, że Jezus tak nas, Bóg nas tak ukochał, że posłał swojego Syna, aby za nas umarł. I to świadczy o tym, że ta miłość Boga jest po prostu maksymalna. Już bardziej się nie da kogoś kochać. Większej ceny nie da się poświęcić za miłość do kogoś, jak tylko swoje życie. Już większej ceny nie ma. Więc to mówi nam o takiej maksymalnej, możliwej miłości, jaką Bóg nas darzy. Poza tym Boże Słowo zapewnia nas, że Bóg nas wysłuchuje, że możemy z Nim rozmawiać. 1 Jan 5:14 mówi nam, że możemy ufać, że jeżeli Boga o coś prosimy, to On nas wysłucha. Boże Słowo też mówi nam, że Bóg nas prowadzi, że jest naszym pasterzem, naszym przewodnikiem, naszym zaopatrzycielem. Kiedy przeczytacie Psalm 23, to tam jest bardzo dużo informacji o tym, jaki Bóg Ojciec jest dla nas. I my, będąc świadomi tego, że jesteśmy synami, możemy z tego korzystać i pamiętać o tym warto w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy w szczególności, ponieważ to przynosi pokój, kiedy myślimy sobie o tym, że jest ktoś, kto się o nas troszczy w każdej sytuacji, kto jest świadomy, kto pilnuje każdego naszego kroku, kto nas prowadzi w każdej sytuacji, kto nas zaopatruje, to jest bardzo... bardzo cenne być świadomym tego w dzisiejszych czasach. I trzecia rzecz, o której mówiły wersety, które czytałem na wstępie, mówią o tym, że jesteśmy spadkobiercami, że jesteśmy dziedzicami Boga. I to też bardzo cenne informacje przynosi nam, ponieważ jeżeli sobie uświadomimy, co tak naprawdę otrzymaliśmy od Boga, to jest niesamowite. Chcę o tym jeszcze parę słów powiedzieć. Dziedzic to jest osoba, która otrzymuje od spadkodawcy majątek, tak? Coś, czego nie miał wcześniej, a teraz nagle ma w jednym momencie. I to nam mówi o tym, że kiedy przychodzimy na stronę Bożego Królestwa, kiedy stajemy się dziećmi Boga, tak jakby w spadku od Boga otrzymujemy wiele rzeczy, które są takie ponadnaturalne, których nie otrzymalibyśmy, nie jesteśmy w stanie ich zdobyć, na nie zapracować, a nie ich kupić. Możemy to tylko dostać od Boga i dostajemy od Niego niesamowite rzeczy, kiedy stajemy się Jego dziećmi. Boże Słowo mówi nam, to w zasadzie jest całe przesłanie Ewangelii, z którego dowiadujemy się, że w momencie, kiedy oddajemy życie Bogu, otrzymujemy od Boga przebaczenie i też prawo do życia wiecznego. Otrzymujemy możliwość życia po życiu, bo jak wiecie, nasze życie na ziemi to jest tylko pewien etap. Natomiast wierzymy, że po naszej śmierci fizycznej nasz duch będzie dalej żył. Przy czym to, co się z nami stanie po śmierci, zależy od nas. I tutaj jedną z tych możliwości jest to, że możemy żyć na wieki z Bogiem w niebie i to jest dar, który otrzymujemy, kiedy oddajemy Bogu życie. Też dziedziczymy od Boga tak jakby Jego majątek, więc może trudno nam jest sobie to wyobrazić, ale Boże Słowo mówi nam, że Bóg jest w niebie i że tam przygotowuje dla nas miejsce, dom dla dzieci, po które przyjdzie. Więc jakby możemy sobie wyobrazić to niebo w jakiś tam sposób i to wszystko, co tam jest, to wszystko stanie się w pewnym momencie naszą własnością, więc to też jest jakby element
dziedzictwa, które otrzymujemy od Boga. I ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to autorytet, który otrzymujemy, bo kiedy jesteśmy już dziećmi Boga, to możemy posługiwać się autorytetem imienia Jezus. Wiemy, że nie jesteśmy bogami, Bogiem jest Jezus Bóg i On ma moc, On jest wszechmogący, natomiast my możemy korzystać z tego poprzez to, że kiedy modlimy się w imieniu Jezusa, wierzymy, że Bóg będzie przez swoją moc objawiał, będzie działał, więc modlimy się prosząc Boga na przykład uzdrowienie, wierzymy, że Bóg wysłucha tej modlitwy i objawi swoją moc właśnie przez to, że uzdrowi na przykład jakąś osobę. Więc tak naprawdę w imieniu Jezusa modląc się możemy sporo rzeczy zrobić i mieć wpływ na rzeczywistość wokół nas. I to jest niesamowite i tego nie jesteśmy w stanie zrobić jako ludzie. I to tylko może Bóg przez nas. I to jest też element dziedzictwa, które mamy. Więc podsumowując, nasza tożsamość w Bogu, zapamiętajcie, że kiedy oddacie życie Jezusowi, kiedy staniecie się obywatelami Królestwa Bożego, staniecie się wtedy dziećmi Boga i będąc dzieckiem Boga możecie naprawdę żyć bez trosku, pomimo tego, że jest epidemia, że grozi nam kryzys i że wszyscy wokół się boją. My nie musimy się bać, my mamy ufać, cieszyć się, nie troszczyć się. Mamy Ojca w niebie, jesteśmy Jego dziećmi, Jego synami, córkami i On troszczy się o wszystko, zaopatruje, kocha, prowadzi, możemy z Nim rozmawiać, możemy mieć z Nim relacje, cieszyć się. Myślę, że to, co usłyszeliście dzisiaj, pozwoli Wam znowu przybliżyć się bardziej do Boga i bardziej cieszyć się życiem, które macie, pomimo tego, co się dzieje wokół. Wierzę, że to przesłanie było, jest, będzie potrzebne wielu osobom, które to słuchają. Dziękuję, że poświęciliście mi czas. Pozdrawiam Was serdecznie i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym odcinku.